W tamtym roku dostaliśmy dwa sequele dużych, niespodziewanych hitów zarówno Disneya, jak i Warner Brothers, Ralpha Demolkę i Lego Movie. Oba nie do końca spełniły oczekiwania zarówno widzów, jak i producentów, dlatego postanowiłem przyjrzeć się wydaniom Blu-ray, dodatkom, a przy okazji, ja wiem, że wasz wzrok poszedł już w tę stronę, mam dla was cudowny zestaw Lego i wydanie DVD Ralpha Demolki 2 do wygrania, zatem czekajcie do końca materiału. Czy to są dinozaury? Chcesz się pozbyć oponki? Rewolucyjna himalajska dieta! Stewardessy, lecą tylko na ciebie! Oba sequele były czymś oczywistym po tym, jak Ralph i Lego zarobiły kupę hajsu, a Lego został także mega doceniony przez krytyków jako genialny sposób opowiedzenia. Wydawać by się mogło oczywistej historii w sposób nieoczywisty, dać tam mnóstwo inwencji, pomysłowości i trafić zarówno do dzieci, jak i dla dorosłych, więc ogólnie wszyscy zostali przekazani, a Ralph był tak naprawdę troszeczkę tak cichaczem przemknął, ponieważ stał się klasykiem mimo woli. Nikt się nie spodziewał, że tutaj będzie zarówno siła nazwisk, czyli John C. Reilly i Sarah Silverman, że nie przyciągną ludzi do kina, a jedna historia dosyć prosta, bardzo urocza, rzeczywiście sprawiła, że Ralph pierwsza część jest takim małym klasykiem dla wielu osób, które na przykład dorastało z tym filmem. Oba sequele poszły całkiem inną drogę. Lego Movie 2 zaszalało, ponieważ mamy historię o podróży w czasie, mamy próbę połączenia Lego, duplo innych przygód, tak naprawdę z Emmeta nie robimy głównego bohatera, tylko z Wildstyle, więc ogólnie rzecz biorąc, tutaj oni poszli troszeczkę, tak mi się wydaje, bardzo parodiując i jednocześnie w komedię chyba trochę dla starszych widzów. I to jest jedna z rzeczy, która naprawdę była wytykana w recenzjach, że ta komedia, ta bajeczka nie jest już dla dzieci. I ten element, który sprawiał, że jedynkę oglądały dzieci i dorośli, to troszeczkę spadł. Jest troszeczkę za dużo żartów, które są za szybkie dla dzieci, za szybko znikają. I dzieci nie mają tego bohatera, którego się trzymają, za to rodzic docenia, o kurczę, ale to jest sprytnie poprowadzona fabuła i tak dalej. Z drugiej strony Ralph Demolka 2 poszedł w inną stronę, ponieważ postanowił z Ralpha uczynić złoczyńcę, bo czemu by nie? Aczkolwiek muszę przyznać, że za drugim razem oglądając to, logika, która została tu przedstawiona, zaczęła do mnie przemawiać jeszcze bardziej i swoją drogą, tak jak jedynka była bardzo prostą historią, tak dwójka znowu jest bardzo prostą historią o braku pewności siebie, o kompleksach, o niepewności i o tym, do czego one mogą nas popchnąć. O dziwo, to działa. To, co nie działa aż tak dobrze, to jest oczywiście satyra internetu, satyra tego całego świata wewnętrznego i tak dalej, ale to nie jest głównym celem filmu. I mimo tego, że praktycznie w każdej recenzji znajdziecie, no dobra, te żarty z Twittera to już widzieliśmy, te żarty z YouTube'a też widzieliśmy i tak dalej, to ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że ten dorosła część nas bardzo chciała, ole to będzie ostra satyra, coś tam, a ja mówię, kurczę, widzicie, ten znaczek to jest Disney. To jest Disney, przecież Disney nie będzie robił genialnej analizy internetu 2019, tylko on chce powiedzieć historię, a że akurat miasteczkiem, które wybrał jest miasto internet, no to przypadek. To nie jest film o internecie ani odrobinę, to jest film o niepewnym ziomku i jak daleko to może go doprowadzić. A przy okazji jest to film o naszej Penelopce, która odkrywa siebie i okazuje się, odkrywa siebie nie tam, gdzie by się spodziewała. Ten film działa nadzwyczaj dobrze, jeżeli naprawdę analizujemy tylko to. There's no law saying best friends have to have the same dreams. Pomyślałem sobie, kurczę, ja bym chciał to obejrzeć z na przykład jakimś młodym dzieciakiem albo po przeprowadzce, jeżeli się przeprowadziliśmy właśnie z rodziną i pociechy po prostu płaczą za przyjaciółmi i tak dalej. To jest film, który troszeczkę cię uczy, jak pogodzić się ze stratą, ale też pokazuje ci, jak ta strata nie jest czymś złym. W sensie to nie jest tak, że ty jesteś nagle kimś złym, ponieważ z kogoś straciłeś. Bardzo fajnie jest to pokazane właśnie dzięki temu, że Ralph nie wie w żadnym momencie, że robi cokolwiek złego, że jest dupkiem. On to wszystko robi po prostu, bo boi się i tyle. I ja akurat będę psychologicznie bardzo tego filmu bronił, nawet jeżeli nie będzie to mój ulubiony film, do którego będę z chęcią wracał. Zabawmy się po męsku. Dobra rapsinka. Tak, mój rapsio. Po drugim seansie muszę przyznać, że dzięki temu, że oba filmy są tak różne, to ja bardzo je doceniam. Bardzo doceniam to, że nie jest to kopiuj w klej jedynki, że nie jest to kopiuj w klej jedynki zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku. To, że to nie będzie 10 na 10, a na przykład 6-7 na 10, super. Mi wystarczy i naprawdę wydaje mi się, że warto dać szansę, ponieważ zbyt dużo ostrej krytyki spadło zarówno na jeden, jak i drugi film.
bez powodu, bo oczekiwaliśmy czegoś innego, a dostaliśmy coś innego. Przybywamy z planety Duklo i chcemy was wszystkich zniszczyć. Ale my tutaj oceniamy wydania Blu-ray, a nie tylko filmy. I tutaj Lego ma komentarz reżyserski, ma do tego 20 kilka minut dodatków, w tym sceny usunięte i sceny rozszerzone, materiał o tym, jak to nam kręcili i dwuminutowy shortcik. Z drugiej strony Ralph ma 35-minutowy długi materiał o produkcji filmów, wszystkie elementy, projekty postaci, muzyka, projekty świata, projekty psychologiczne, śpiewanie i tak każdy element. To jest materiał, który jeżeli bym filmu nie widział, to sprawiłby, że bardzo bym się jarał. Znakomicie, gruntownie, dobrze, inteligentnie zrobiony materiał, taki, który ja bym oglądał jako po prostu film dokumentalny. Dodatkowo są 3,5 minuty na temat easter eggów, niektóre pokazane, ale nie wszystkie, bo jest ich tak bardzo dużo i na końcu zresztą zachęcają, że no kurczę, jeżeli możecie, znajdźcie ich więcej, wysyłajcie nam, ponieważ my jako twórcy nawet sami nie wiemy o wszystkich, które istnieją. Oraz na końcu jest jeszcze jeden materiał, to jest materiał o muzyce w filmie, ponad 10 minut. W tym materiale pojawia się Sarah Silverman, pojawia się Gal Gadot, pojawia się oczywiście kompozytor muzyki, opowiadamy o jak tworzono piosenki do filmu, jakie pisano, nie tylko o samej muzyce, o skorze, jak łączono pewne elementy internetowe z klasycznymi smyczkami disneyowymi i tak dalej. Ogólnie ja muszę przyznać, że po obejrzeniu materiału zarówno z jednej, jak i drugiej strony, to ja byłem bardziej po stronie Ralpha. W sensie, mimo tego, że nie dostałem tu komentarza reżyserskiego, co wiecie, że mnie strasznie wkurza, mimo tego, że wydaje mi się, że jest tutaj więcej jeszcze mięcha do wybrania, no to ten 35-minutowy dokument, powiedziałem, o, to jest coś, co mnie interesuje. Tam mamy projekty, jak się te projekty zmieniały, jak się zmieniała fabuła w trakcie filmu, jak budowaliśmy mega super wielkiego Ralpha, jakie to było zadanie dla animatorów, jak próbowaliśmy zrobić innego złoczyńcę, ale potem z tego zrezygnowaliśmy. Za to Lego Movie 2 jest dziwaczne. Materiał o tworzeniu filmu typowy, nic szczególnego, nie pamiętam już nic z niego, obejrzałem go kilka dni temu. Jeżeli chodzi o sceny usunięte, okej, ale też nic szczególnego, chociaż muszę przyznać, że ciekawe, bo pokazują, jak bardzo dużym problemem był taki koniec drugiego aktu i głównie pojedynek Wildstyle z tą Mayhem coś tam, z tą białą, złą niby postacią, ponieważ jest mnóstwo różnych wersji, jak one się nawzajem lubią, przeszkadzają, ratują i tak dalej. To jest ciekawe, bo pokazuje, jak dużo tutaj było problemu. Kurczę, musimy gdzieś ruszyć, a nie wiemy za bardzo gdzie, a chcemy wepchnąć trochę ekspozycji, historii i tak dalej. Ciekawe, ale komentarz także nie jest czymś mega informacyjnym. Jest takim bardziej mega wyluzowaną gadką, takim podcastem, ale bez ciśnienia, bez pchania informacji. Po prostu żartujemy sobie, gadamy, tutaj jakaś ciekawostka, tu coś. Nie ma tych ciekawostek specjalnie dużo. Jedną z ciekawostek jest to, że Wildstyle miała mieć swoje backstory jako piosenkarka pop, którą wykorzystał Lord czy ktoś tam biznes i ona w tym momencie właśnie przez to, że mimo tego, że stworzyła taką fajną piosenkę, bo to ona zrobiła Everything is Awesome, a co zostało tak źle wykorzystane, no to dlatego zmieniła sobie kolor włosów i w ogóle. Więc są w tym komentarzu takie ciekawostki. Ogląda się to leciutko, ale no ja czasem mam, wiecie, że ja chcę po prostu jak najwięcej ciekawostek, opowieści, jak budowane sceny i tak dalej. I tego nie do końca tutaj dostałem. Zatem, kurczę, muszę przyznać, że po próbie porównania obu tych kwestii, to muszę powiedzieć, że jest okej w obu przypadkach. To jest coś, co moim zdaniem, jeżeli jesteś fanem jedynki, powinieneś mieć. Jeżeli jesteś fanem jedynki, powinieneś mieć. Jeżeli jesteś fanem filmów Disneya, także się nie zawiedziesz. Więc moim zdaniem jest nieźle i nie każdy film musi być super. W pewnym sensie jest to idealne wzorowanie tego, jak mierzyli producenci. Producenci mierzyli, dobra, byleby nie zostało to beznadziejne. No i to na pewno nie jest beznadziejne. Jest tutaj sporo dobrego serducha, zarówno w jednym, jak i w drugim i warto po to sięgnąć. It's wicked dangerous. Oh, yep, I'm out of that cold. It was the one, but it was an old. Oh, nice kitty. Nice kitty. Dobra, ale mamy ten konkurs, mam dla was, jak widzicie, zestaw Lego, piękny, wielki zestaw Lego, gdzie jest i Emmet, i Rex, i mam oczywiście wydanie DVD, więc dwie nagrody dla dwóch osób, które odpowiedzą mi na pytanie, jak połączyć Ralpha z Lego i jaki zrobić z tego zestaw. Najlepiej, żeby wykorzystać Rexa i nasze Raptory i powiedzcie mi, jak byście to połączyli w jakiś tam zestaw, co za klocki i jaka byłaby akcja na tym zestawie, jak widzicie, tu jakaś akcja jest, czyli jaka akcja wynikłaby w Lego połączeniu z Ralpha Demolki razem z Lego Movie 2 i głównie nam chodzi o naszego Emmeta, chociaż macie oczywiście ogromną wyobraźnię. Czekam na wasze maile na adres konkurs z kosmosu@gmail.com. Czekam na nie do 10 lipca.
Do 15 lipca dostajecie informacje mailowe, czy wygraliście. Jeszcze raz e-mail konkurs@gmail.com i czekam na wasze najdziwniejsze, najróżniejsze pomysły opisowe, filmowe, zdjęciowe, co tam tylko sobie wymyślicie. Dobra, czekam też na wasze zdanie odnośnie wydań Blu-ray, czy wam się podobało, czy nie. Co sądzicie o też takim porównywaniu dwóch różnych wydań, szczególnie jeżeli mamy jakieś podobne filmy. Dajcie znać w komentarzach, a ja widzę się z wami kolejny raz na Brodach z Kosmosu następnym razem. Do zobaczenia!